Siema, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy o problemach 10-letniego syna Cristiano Ronaldo z prawem, jak piłkarze Atletico Madryt bronią klubowy herb, Juventus znalazł zastępstwo za Arkadiusza Milika, czy Jan Bednarek w końcu zmieni klub, cichy bohater Bayernu Monachium, koszulki FC Barcelony na nowy sezon, Pep Guardiola na temat swojej przyszłości, telefon z gratulacjami od samego Jurgena Kloppa, czerwone diabły zremisowały przez gola w 96 minucie, Inter lepszy od Torino, dlaczego Erling Haaland został wyrzucony z klubu. Atalanta wygrywa 6-2, a Chelsea dalej walczy o top 4. Zapraszam Was na stronę landry.pl, czyli naszego oficjalnego sklepu. Znajdziecie tam plecaki, worki, koszulki, bluzy, czy też na przykład takie etui na telefon. Oczywiście wzorów jest więcej, tak więc zachęcam Was, abyście zajrzeli do opisu oraz przypiętego komentarza, gdzie znajduje się link do naszej strony. Oprócz tego do każdego złożonego zamówienia będzie dołączona taka kartka osobiście przeze mnie podpisana. A jakby tego było mało, to możecie się znaleźć w kolejnym filmie. A jak to zrobić? Jeżeli już zamówiony produkt do Was dojdzie, wystarczy na tego maila wysłać zdjęcie, a ja umieszczę je w kolejnym filmie. To tyle, zachęcam do ocenienia tego filmu, subskrybowania kanału, no i zapraszam do oglądania. Syn Cristiano Ronaldo może mieć problemy z prawem. Sprawa nie jest dramatyczna, ale pokazuje i to już po raz kolejny, że dorośli powinni być bardziej odpowiedzialni i racjonalnie myślący. Chodzi o jedno z ostatnich nagrań, które wypłynęło do internetu. Na nim 10-letni syn Cristiano Ronaldo bawi się w najlepsze na skuterze wodnym. Problem jest jednak w tym, że portugalskie prawo pozwala pływać na takim sprzęcie, ale dopiero po ukończeniu 18 roku życia. Nagranie zostało udostępnione przez ciocię Ronaldo Juniora, z którą to obecnie przebywa na wakacjach. Zostało ono usunięte, gdy w komentarzach ludzie napisali, że nie miał on prawa pływać na takim skuterze. Ale jak dokładnie wiecie, w internecie nic nie ginie, a nieznajomość prawa szkodzi. Konsekwencje tego zachowania nie są straszne, a podlegają tylko karze grzywny od 500 do 2500 euro. Sądzę, że z tym problemu nie będzie, a najnowsze informacje podają, że całą sprawą zajęła się już portugalska policja. Ciekawa sytuacja miała miejsce w ostatnim meczu Atletico Madryt z Realem Betis. Przy zejściu do szatni na murawie znajduje się herb Atletico Madryt. Widać szacunek piłkarzy i przywiązanie do tych barw, gdy żaden z nich na niego nie nadepnął. Renan Lodi nie pozwolił również tego zrobić piłkarzowi Realowi Betis. W ostatniej chwili chwycił go i przyprowadził obok herbu. Naprawdę bardzo ładne zachowanie. To już chyba nic nowego, ale dalej nie wiadomo nic na temat przyszłości Arkadiusza Milika. Każdy kolejny dzień zwłoki sprawia, że wydaje mi się, że transfer do Juventusu się oddala i później nic go do niego nie przybliży. Jednak chciałbym się mylić, bo marzy mi się zobaczenie drugiego polskiego piłkarza grającego w koszulce starej damy. Niektóre włoskie media twierdziły, że transfer jest już na ostatniej prostej i pozostaje tylko czekać na podpis Milika. Jak wiemy, tak się nie stało i wczoraj pojawiły się newsy informujące o zainteresowaniu Lacazette przez Juventus. Francuz gra dla kanonierów od 2017 roku i w ponad 120 spotkaniach zdobył 47 goli. Nie jest to wynik imponujący jak na napastnika, ale mieszczący się w granicach przyzwoitości. I wydaje mi się, że właśnie takiego piłkarza władze starej damy szukają. Choć nie zmienia to faktu, że oczywiście dalej liczę na Arkadiusza Milika. Jan Bednarek może mieć nowego rywala. Chodzi o 21-letniego piłkarza Realu Valladolid, Mohameda Salisu, pochodzącego z Gany. Ma on za sobą bardzo dobry sezon i wszystko wskazuje na to, że w kolejnym sezonie zagra właśnie na Wyspach w drużynie Świętych. Jednak nie wiadomo, czy Jan Bednarek pozostanie w klubie. Otóż Polak ten sezon może zaliczyć do bardzo udanych. Mimo że ma już 24 lata, to nic nie jest przesądzone i jest możliwe, że trafi do jeszcze większego klubu. Obecnie wyceniany jest na 12 milionów euro, a przypomnijmy, że Virgil van Dijk w tym samym wieku wyceniany był na zaledwie 5 milionów euro. A na przykład Harry Maguire na 8 milionów. Zdecydowanie pozycja środkowego obrońcy wymaga doświadczenia i młody wiek nie zawsze jest tutaj tak wielkim atutem. Bayern Monachium już po raz kolejny w swojej historii zakończył sezon na pierwszej pozycji w tabeli. Jest to zasługa wspaniałych piłkarzy, m.in. króla strzelców Roberta Lewandowskiego, ale tutaj nie tylko zawodników należy docenić. Bohaterem tego klubu niewątpliwie jest Hansi Flick, obecny menadżer Bawarczyków. Miał on być trenerem tymczasowym, tylko do końca sezonu po tym jak zastąpił Niko Kovacsa. Stało się jednak tak, że został prawdziwą gwiazdą, a sam Karl-Heinz Rummenigge docenia, że obecnie Bayern ma takiego menadżera. Sprawił, że czujemy się, jakbyśmy wygrali na loterii. Obecnie w tej piłce nożnej, jaką mamy teraz, nie ma już trenerów idealnych. Ciężko jest znaleźć takiego, który idealnie pasowałby do danego klubu. Bayern wygrał już ligę, a nie możemy zapominać, że dalej ma wielką szansę na wygranie Champions League. A waszym zdaniem, kto w tym sezonie podniesie Puchar Europy? Dajcie znać w komentarzu. A teraz coś dla fanów FC Barcelony. W końcu po wielu dniach
jak oczekiwania zostały zaprezentowane nowe koszulki katalońskiego klubu na sezon 2020-2021. Zostały one pokazane na klubowych social mediach. Te koszulki, które właśnie widzicie, tak naprawdę zostały zaprezentowane już wcześniej. No dobra, może nie tyle co zaprezentowane, ale były przez chwilę dostępne na stronie Nike, jednak po chwili naprawiono ten błąd. Co więcej, hiszpański Sport pokazał je już w lutym tego roku i koniec końców okazało się, że wiedzieli, co publikują. Kibice zwracają uwagę, że są one bardzo podobne do tych koszulek, w jakich piłkarze Barcelony grali w sezonie 2010-2011. Tamten sezon dla klubu był naprawdę bardzo dobry, więc obecne oczekiwania również są niemałe. A szczególnie po tym sezonie, w którym to prawdopodobnie na własne życzenie Barcelona nie zostanie mistrzem kraju. Pep Guardiola od 2016 roku jest trenerem Manchesteru City. Przez ten czas z klubem osiągnął naprawdę bardzo wiele, ale nie udało mu się wygrać Champions League. W tym sezonie ma jeszcze taką szansę, gdyż w pierwszym meczu 1/8 finału pokonali 2-1 Real Madryt i awans do ćwierćfinału jest bardzo możliwy. Jednak ten sezon nie wygląda tak jak poprzedni. Liverpool okazał się za mocny i o wygraniu ligi nawet nie mogą już pomarzyć. Ale nie zmienia to faktu, że dalej są w naprawdę bardzo dobrej dyspozycji, w bardzo dobrej formie, gdyż obecnie zajmują drugą pozycję w tabeli. Mimo tego mówią o zadyszce obywateli i spekulują, że nawet Guardiola po sezonie pożegna się z klubem i być może wróci do FC Barcelony. Innym powodem takiej decyzji miałby być ban na Champions League za nieprzestrzeganie zasad finansowego fair play. Udało się jednak ze skutkiem pozytywnym odwołać od tej decyzji. Manchester City będzie mógł wystąpić w Lidze Mistrzów w kolejnych dwóch sezonach, ale muszą zapłacić 10 milionów euro kary. Informacje o odejściu z klubu Pepa Guardioli co jakiś czas pojawiają się w mediach, aż w końcu odniósł się do nich sam zainteresowany. Wszystko jest jasne. Mówiłem już miesiąc temu, że zostaje, a to czy zagramy w Lidze Mistrzów czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Niektórzy twierdzili i sugerowali, że powinniśmy grać w drugiej lidze. Gdyby tak się stało, też bym tu został. Jestem przekonany, że słyszeliście o takim piłkarzu jak Adebayo Akinfenwa. To właśnie on szczególnie wyróżnia się swoją posturą, budową, jak i siłą fizyczną. Gdyby nie to, być może teraz nie byłby aż tak znanym piłkarzem. Jednak dziś nie o tym, bo jego Wycombe Wanderers pokonało 2-1 Oxford United i tym samym po raz pierwszy w historii awansowali do Championship, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego w Anglii. Mimo że chłop jest naprawdę wielki, to emocje w pomeczowym wywiadzie wzięły górę. Piłkarz nie wytrzymał i się rozpłakał. Przypuszczam, że ja zrobiłbym to samo, ale jakie musiało być jego zdziwienie, gdy po meczu zadzwonił sam Jurgen Klopp pogratulować awansu. Przedwczoraj Manchester United miał naprawdę wielką okazję, aby wskoczyć na trzecią pozycję w tabeli, ale zaprzepaścili tą okazję w ostatnich sekundach tego spotkania, a przyczynił się do tego Polak Jan Bednarek. Spotkanie ze świętymi zakończyło się remisem po 2. Armstrong rozpoczął strzelanie w 12 minucie, jednak z prowadzenia długo się nie cieszyli. W 20 minucie po podaniu Martiala wyrównał Marcus Rashford, a po chwili Martial huknął w okienko bramki, wyprowadzając czerwone diabły na prowadzenie. United nie potrafiło jednak zdobyć kolejnych goli, choć miało przewagę. Jak mówi powiedzenie, niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak też było w tym meczu. Zemsta przyszła w 96 minucie. Jan Bednarek zgrał piłkę głową do Obafemiego, który wbił piłkę do siatki. Fatalnie przy tej sytuacji zachował się Harry Maguire, który nie wiadomo dlaczego nie krył rywala, a Arona Van Bissake. Podobny los jak United mógł czekać Inter Mediolan, ale w porę się obudzili. Ostatecznie pokonali Torino 3-1, choć po pierwszej połowie przegrywali. W 18 minucie głupio stracili gola, po tym jak Handanowiczowi wypadła piłka z rąk wprost pod nogi Belottiego. Wyrównali dopiero w 49 minucie po golu Ashleya Younga, który uderzył z voleja. Po chwili trafił Godin, a po 10 minutach uderzenie oddał Lautaro Martinez, który po rykoszecie zaskoczył bramkarza i piłka była w siatce. Inter się nie poddaje i stara się dogonić Juventus. Choć na obecną chwilę tracą aż 8 punktów, to do rozegrania pozostało jeszcze 6 kolejek. Stara dama ostatnio zaliczyła porażkę i remis, co może dawać nadzieję podopiecznym Antonio Conte. Pojawiły się nowe informacje co do ostatniego zamieszania wokół Erlinga Haalanda. Norweski piłkarz ma obecnie wakacje po bardzo udanym sezonie. Wypoczywa w rodzinnych stronach, a ostatnio w weekend udał się do nocnego klubu. W sieci pojawiło się nagranie, jak ochrona wyrzuca młodą gwiazdę Borussii z klubu. Głos w tej sprawie zabrał szef ochrony dyskoteki, który wytłumaczył całą zaistniałą sytuację. Erling nie był pijany, współpracował z nami i rozumiał to, co się dzieje. Przez obecną sytuację na świecie nie możemy dopuszczać do wielkich zbiorowisk. Takie zrobiły się wokół piłkarza. Fani gromadzili się, chcieli zdjęć i nie reagowali na rozkazy ochrony. W końcu nie mieliśmy wyjścia, presja stała się duża i kazaliśmy mu odejść.
W poprzednim filmie powiedziałem, że Atalanta raczej nie ma szans w starciu z PSG, ale po wczorajszym spotkaniu już nie jestem tego taki pewien, bowiem pokonali rywali 6-2. Co prawda była to przedostatnia w tabeli Brescia, ale i tak jest to imponujący wynik, tym bardziej jeżeli popatrzymy na ich wyśmienitą serię. Ostatni mecz przegrali 20 stycznia ze Spal. Od tamtej pory, licząc wszystkie rozgrywki, w których brali udział, nie przegrali 16 meczów z rzędu. W 33 spotkaniach ligowych zdobyli 93 bramki, a dla porównania prowadzący w tabeli Juventus zaledwie 67. Pytanie, czy Atalanta pozostanie tak silna w kolejnych sezonach? Olivier Giroud w końcówce pierwszej połowy uratował Chelsea. Francuz po uderzeniu głową zapewnił 3 punkty w meczu z Norwich, ostatnią drużyną w tabeli. Podopieczni Franka Lamparda, jak i Leicester i Manchester United, walczą o 3. i 4. miejsce w lidze, dający awans do Champions League. Wydaje się, że to Czerwone Diabły mają najlepszy kalendarz. Chelsea już w kolejnym spotkaniu stawi czoła Liverpoolowi Jurgena Kloppa, a Leicester zmierzy się z Sheffield United, które w tym sezonie zajmuje wysoką 7. pozycję i jest w wysokiej formie. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, zajrzyjcie na stronkę landry.pl, gdzie znajdziecie wiele ciekawych produktów. Oprócz tego pamiętajcie, że co każde 1000 subów do wygrania piłka. Dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!